Siemaczko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to tym razem oczywiście vlog. Właśnie, gdzie ten John Deere jedzie akurat, to jest w tej chwili. Bo tutaj zbiorę trawę. Powiem, że jeszcze nie nagrywałem, musiałem się przygotować mentalnie trochę, żeby nagrać to ładnie. No i sobie tam jedzie, jest to zestaw John Deere 8, kurde, 345R z przyczepą samozbierającą Pottinger Europrofi 4500. No i właśnie będę nagrywał ten super zestawnik John Deere 845R. On ma 395 koni, czyli 400 w zaokrągleniu. Jedzie właśnie sobie w tej chwili tam. Jak przyjedzie, to zacznę nagrywać. Dzisiaj jest środa, 29 maj. Pogoda jest no fajna, no nie zła, bo nie pada na szczęście, bo no jest 14 stopni, no tak, głupi pies. No jest 14 stopni, ale no nawet jeśli byłoby, wiecie, 20 stopni, aby padała, to więc na to samo wyjdzie. Więc myślę, że nie jest taka zła pogoda. No i ja czekam sobie na John Deere, nagram wam film, myślę, że fajna muzyka, tylko znajdę później taki pokosik fajny, duży. No, tutaj jest akurat duży, tam jest troszkę mniejsze są, ale też fajne. Dobra, zostały trzy małe pokosy. Nie, trzy pokosy. Raz, dwa, trzy. Sześć małych pokosów jest na pewno i tam są jeden albo dwa. Czyli jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, dwa. Z osiem małych pokosów. Osiem małych pokosów i tych dużych jest jeden. Nawet 9 małych pokosów, bo to jest taki jak ten. To jest 9 małych pokosów i jeden duży, drugi duży, trzeci duży, czwarty duży, piąty, szósty, siódmy. 7 dużych pokosów, 9 małych, więc coś z tego mogę nagrać. Mąka nie wiem ile ma hektarów, ale na oko jest spora. Sporawa, może nie jest jakaś mega duża, ale jest fajna. Teraz akurat tak przygrzało słońce, to jakaś się ciepło zrobiło. Gdyby nie było tak słońca, to bym wam pokazał, no bo ten telefon po słońcu nagrywa każdy inny, czyli beznadziejnie. No nie wiem, tak super. Tam z daleko. Patrzcie, jakie jest drzewo. O! Taki jeleń po prostu. Bardzo fajny, jakby rogi miał. Fajnie to wygląda. O! Wyjechał właśnie John Deere. Nie wiem, czemu tędy jechał, a nie tamtędy. Znaczy, czemu jechał? Bo ogólnie, bo to jest łąka na ulicy, takiej pobocznej, za domami, nie? Ta łąka jest, leży. No właśnie i można było przejechać i przyjechał właśnie od strony tej pobocznej drogi, a teraz wyjechał od strony tamtej głównej. Tam jest główna, to jest tą ścieżką, idzie się tam na główną drogę. Na główną, czyli jakby teraz mam to powiedzieć, po prostu na główną drogę się jedzie. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Jedzie się na główną drogę, taką już taką, gdzie więcej aut jedzie. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to nie ma nic w związku z tym, że nic nie ma to w związku z tym, że już tu nie przyjadą. Ale dobra, no. John Deere 845R, nigdy go nie widzieliście w akcji. Pottingerkę widzieliście w tamtym roku na siano kiszące, tylko że wtedy jeździła z John Deere'em 6920. Dobra, to ja czekam. Myślę, że 15 minut będą, to coś tam wam nagram. Tak, żeby był taki 3-minutowy fajny film. Bo się przestarł przejść. No ale nie wiem, będzie to nagram, bo już się zmotywowałem wystarczająco. Jest już 5 minut, jeszcze do 5 dobijemy. No, zmotywowałem się wystarczająco, myślę, że dziś mi się uda nagrać. A, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jakie to ma potężne koła. Zaraz wam pokażę. Czy jakie to, no tutaj musi być dużo razy wyjeżdżane. Bo tam jeszcze jest 2 hektary, ponad te ze 3-4 hektary jeszcze wcześniej były koło lasu. Jak byłem w szkole, to akurat stamtąd zbierał. To wiecie, to no jakby teraz mam powiedzieć, że to tam, to już wyjeżdżany jest tak, no zobaczcie po prostu, czy jaki to jest olbrzym, nie? Pięknie wyjeżdżone. Teraz wam pokażę, jak to jest głęboko wyjeżdżone, zobaczcie. Taka dziura jest wyjeżdżona, o.
Straszne, dobra. Ja idę na łąkę, się przygotować do nagrywania. Mam tylko telefon, no sorry, ale aparat mam ten, 2x1. No nie, już nie chcę się w aparat jechać. Ale powiem wam, że jeśli mi się nie uda tak dużo tego nagrać, to na mojej ulicy jest 4 hektary łąk, to myślę, że na pewno wam nagram wtedy z mojej ulicy, to będzie, na mojej ulicy pewnie będą się na kosy, pewnie na belki będą robić. Czyli jak już wam mówię, jeśli mi się nie uda, to na pewno aparatem nagram na swojej ulicy. Takie duże łąki. To było w tamtym roku właśnie, co tą Pottingerką z 6920 zbierane było. Myślę, że w tym roku będą się na kosy, bo jak tyle się na kiszonki, tam jest zebrane pełny silos, to wiecie. No ale dobra, to chyba tyle. Trzymajcie się, cześć.